Witajcie drodzy kochani, chciałbym omówić temat cywilizacji przedpotopowych, które zamieszkiwały naszą planetę w związku z tym, że klimat był jakby uregulowany, klimat był inny, bardziej wilgotny, można powiedzieć, rosły wielkie paprotniki, rosły wielkie drzewa, były wielkie jeziora, jak również ludzie posiadali inny wzrost, wzrost był gigantyczny. Jak również zwierząt, jak również drzew. Prawdopodobnie było to jakby spowodowane odpowiednim nachyleniem w stosunku do Słońca. Możliwe, że tej energii słonecznej było o wiele więcej, jak również Słońce było młodszą gwiazdą wówczas, jeszcze jakieś 12 tysięcy lat temu przed potopem. Także w wielu zakątkach świata znajdowane są szkielety gigantów, czy to w Mongolii, czy to ewentualnie w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio robiłem film właśnie na temat podziemnego miasta w Minnesocie, które było odnalezione pod ziemią na jakiejś tam określonej głębokości, prawdopodobnie 100 metrów pod ziemią. Było to miasto gigantów, były nawet fontanny, które do dnia dzisiejszego funkcjonowały właśnie w tym mieście. Co bardzo zdziwiło górników, którzy tam weszli do środka. Jak również szkielety gigantów znajdowane są w Ekwadorze, w Peru, w różnych częściach świata. Takim przykładem są statuły, które są w Tiwanaku nad jeziorem Titicaca. Również są wielkie statuły, które przetrwały tysiąclecia. Dodam również, że Sfinks jest jakby konstrukcją, która została wykonana około 10 tysięcy lat temu. Nie jest to konstrukcja wykonana 5 tysięcy lat temu, jak ktoś by to mówił przez jakiegoś tam X faraona, tylko jeszcze za czasów Atlantydy wykonany został Sfinks przez cywilizację atlantycką, która po prostu uszła w te regiony przez kataklizm, który był właśnie na Atlantyku, przez zbliżenie się planety Nibiru, czy planety X, jak to inni mówią, która spowodowała odpowiednie zaburzenia wulkaniczne i gazowe w atmosferze. Dlatego tam cywilizacje przedpotopowe wiedziały, jak zabezpieczyć się w taki sposób, żeby żyć długi okres czasu. Ja dodam, że są zapiski, że królowie w Sumeru żyli po 90, 70, 100 tysięcy lat, a potem odchodzili, po prostu umierali po długim okresie czasu, ponieważ znali technologię odpowiednich minerałów, znali technologię odpowiednich metali, jak również energetyzowania pewnych metali w taki sposób, że te metale nosząc je przedłużały im życie. Przedłużały, jakby odnawiały się komórki w ich organizmie i taka osoba mogła być młodą osobą przez wiele, wiele setek lat. Jak również są zapiski o Samarasie, które są w Indiach, właśnie w Wedach. Napój Samarasa również odnawiał, dawał sił zmysłom. I również ten napój Samarasa również istnieje na planetach wyższych, na planetach wyższych systemów planetarnych. Jest tam stosowany przez półbogów, ale również istnieją zapiski, że również był stosowany w starożytnych Indiach. Także możemy na przestrzeni wieków zauważyć, że te szkielety i również pozostałości po gigantach są w Syrii, w Iraku. Odbicie ich stóp w różnych konstrukcjach, różnych centrów starożytnych, które znajdują się w Syrii czy w Iraku. Można zauważyć jeszcze szczątki i wielkie świątynie, wielkie piramidy, które pozostały właśnie po tych cywilizacjach przedpotopowych. Ja dodam również, że zostały znalezione piramidy, które są właśnie na Krymie i tam też są robione badania w tej chwili. Są to piramidy starożytne oczywiście. Także moja opinia jest taka, że po potopie klimat się drastycznie zmienił, się ochłodził. Pewne części kontynentów zostały zalane, tak jak Atlantyda, jak różne kontynent Mucz, tam Lemuria. Te wszystkie kontynenty zostały jakby zalane również przez procesy wulkaniczne, przez procesy tektoniczne, przez ruchy płyt tektonicznych, jak również tam, gdzie jest Nowa Zelandia, tam był kontynent Zelandia, tak zwany, on jest pod wodą, ale naukowcy już po prostu wykryli, że olbrzymi kontynent, który jest po prostu zanurzony u wybrzeży Australii. Również na tym kontynencie istniała odpowiednia cywilizacja i również ten kontynent po prostu zaginął na przestrzeni czasu, zatopił się w wyniku procesów tektonicznych.
Na marginesie chciałbym Wam, drodzy kochani, skomentować, że nasza firma Energia Aron produkuje aron mineralny bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja oczywiście żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.